Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym gramy na tablecie T-Classic 98 Pro. W dzisiejszym odcinku będzie Spec Ops The Line, czyli wojskowa gra z widokiem TPP. O tym, czy ten tablet w ogóle sobie poradzi z tą grą, dowiecie się z tego odcinka, także zapraszam do oglądania. Także zaczynamy Spec Ops The Line. Tak jak wspominałem Wam wcześniej na grupie Tablet Janka na Facebooku, ostatnio była do kupienia za dolce na Humble Bundle, z czego właściwie skorzystałem, bo była tam też gra Duke Nukem 3D, którą co prawda już robiłem, natomiast wcześniej miałem ją od Kisiela, więc z racji tego, że mi się spodobała, to stwierdziłem, że chcę mieć własny egzemplarz. Co do Spec Opsów, pamiętam w ogóle CD Action było, Jezu, to był masakryczny czas temu. Kurde, no z 15-16 lat temu byli właśnie Spec Opsi pokazani. No i wtedy, oczywiście wtedy grafika była kosmiczna wręcz. Po czasie jak na to patrzyłem, ostatnio patrzyłem, to no nawet nie pikseloza, bo to było po prostu kwadratowe. Dobra, tak jak zazwyczaj w lewym górnym rogu macie, jak to się nazywa, macie licznik FPS-ów, on będzie sobie spadał, tudzież wzrastał. Powiem Wam od razu, że przechodząc do prezentacji graficznej, zdecydowałem się zmienić z bardzo niskiej szczegółowość tekstur i całą resztę do niskiej. No po prostu wygląda to zdecydowanie lepiej, więc utrata tych 2 do 5 FPS-ów nie robi to na mnie jakoś wielkiego wrażenia, natomiast w międzyczasie postaram się zmienić też trochę detale, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Wznowimy sobie tutaj akurat kawałek mojej gry, już poczytam, czy mi się klawiatura nie wyłączy, co przy Windowsie właściwie od 7, 8 i 10 ma już czasem problem z tymi klawiaturami i myszami Bluetooth, ponieważ one lubią się rozłączać, nie wiem czemu. To znaczy, jest włączony teoretycznie system oszczędzania energii, nawet jeśli on jest wyłączony, to Windows tak czy tak odłącza te peryferia, żeby nie pobierać energii. Dobra, jesteśmy, jak już widzicie, teoretycznie jest 21 FPS-ów, aczkolwiek odległość rysowania jest całkiem duża. Tutaj macie efekty cząsteczkowe z piachu i dymu. Wygląda to, no, swoją drogą bardzo ładnie, ale zobaczycie, jak będzie wyglądała walka. Tutaj delikatnie chrupło. Dobra, gdzie oni są? Dobra, gdzieś tam. Znając moje kaprowe szczęście, to zaraz umrę. Chyba że uda mi się gdzieś to zabunkrować. Okej. No słaby ze mnie raczej snajper będzie. Dobra. Jeden zdjęty. Drugi zdjęty. Trzeci zdjęty. Kolejny zdjęty. Co? Tutaj chyba trafiłem w rusztowanie. Dobra. Trzeba się troszeczkę tutaj przychować. Dobra. Jak widzicie, odnośnie samej grafiki nie wygląda ona źle. Co prawda brak antyaliasingu trochę może przeszkadzać. Te krawędzie są dosyć ostre. Nie wygląda to aż tak fajnie, jakby mogło wyglądać.
Natomiast jakoś mi nigdy to specjalnie... Aha, dobra, już wiem, już widzę, gdzie on jest. A właściwie... Był. Dobra, tutaj wbiegł jeszcze jeden gość, zaraz go sobie stąd zdejmiemy. No niestety technikalia w tej grze są takie, że czasem możemy się zablokować w zwykłym przejściu. O, dobra. Jak widzicie, tutaj ta walka już sobie trwa, a w tym momencie przejdę do po prostu do niższych ustawień graficznych, żebyście zobaczyli, na ile to będzie chodziło. Bardzo niska. Tak jak widzicie, wszystko mamy już na bardzo niskich detalach. I wygląda to w ten sposób. Nie ma aż tak dużej różnicy, aczkolwiek w tych efektach cząsteczkowych jest całkiem spora różnica, więc wolę sobie odpuścić troszeczkę grafikę. Dobra, zmienimy sobie tutaj. Wolę, no tak jak mówiłem, wolę sobie odpuścić grafikę. O. Tak, to zdecydowanie weźmiemy. I zaczniemy rzeź. A nasz żołnierz już ledwo żyje. To nasz jednak. Czas iść uratować naszego kompana. Chyba że akurat wcześniej przyjdzie mi umrzeć, co zazwyczaj ma miejsce właśnie w strzelankach, tak jak na przykład teraz. Dobra, wracając do odnośnie samej technikali gry. W grze mamy w grze po prostu widzimy bardzo dużą ilość piasku, ponieważ cała akcja dzieje się na właściwie dzieje się w Dubaju, który został zasypiany piaskiem, więc wszelkie tego typu efekty są praktycznie na każdym kroku obecne. Efekty cząsteczkowe są jednymi z tego rodzaju efektów, które akurat bardzo mocno obciążają procesor, także jestem zadowolony, że działa to właściwie nawet w takiej jakości tutaj. Jak widzicie, nic się nie doładowywuje, efekty są po prostu cały czas. Jak patrzycie tutaj nawet w dół, widzicie, że jest tego całkiem sporo i wygląda to całkiem nieźle. Nie jest to na przykład Fallout 4, który na minimalnych detalach wygląda tak, że no, słusznie jest porównywany do Minecrafta. Dobra. Zastrzelony czy nie? Słusznie jest porównywany do Minecrafta, więc... No gin. Dobra. Drugi już padł. Natomiast tutaj cały czas wygląda to całkiem nieźle, nawet na tych minimalnych detalach. Chociaż powiem wam szczerze, że jak miałem okazję sobie zagrać na laptopie, z którego korzysta Ewelina, to powiem wam, że różnica jest no konkretna. Więc jeśli macie możliwość pogrania sobie tylko w tą grę, to jak najbardziej zróbcie to, bo warto, szczególnie że gra jest ciekawa, no i przede wszystkim ma całkiem sporo jak na tego typu grę, bo jest aż 5 zakończeń. Dobra, słuchajcie, jak wygląda sama gra już widzieliście, więc ja zapraszam was na podsumowanie tego odcinka.
Jak widzieliście, w większości całkiem nieźle z Teclast poradził sobie ze spekopsami, także jeśli lubicie tego typu gry, a w szczególności właśnie The Line, to ten na tym tablecie będziecie mogli sobie pograć w podróży czy gdziekolwiek będziecie bez większych problemów. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy film wam się podobał i koniecznie napiszcie mi, jaką grę widzielibyście tutaj następnym razem. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i klikajcie przycisk subskrybuj. Zapraszam was również do mojej grupy na Facebooku, czyli Tablety Janka, gdzie zawsze dostaniecie film przed premierą. I zapraszam was na mojego Instagrama, Snapchata i na moje konto Steamowe, do którego linka znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!